Cześć, siemano, witam was w nowym filmie. Dzisiaj tu już obcinam krokwie. Zostały mi jeszcze 4. No i bierzemy się za klejenie tej, nie klejenie, przybijanie tej folii. Nie wiem, czy to utrzymy na samym takerze. Na razie bych to ojął takerem, a dopiero później se kondrułaty bił. Obejrzymy, jak to pójdzie. Tu se poprowadził jak sznurkiem linia. No i tak też będę obcinać. Tu jest winkel. Tu jest. A wiatr się zaczyna robić. Utrudnienie będą. No ale damy rady. Hej. Jeszcze jedno, tam już mam, nie mam zaznaczone, tak mniej więcej jedynie, ale to się nie nadaje. Palimy. Dobra, niech jest już jak chce. Idę po folia. Taker. No, jest jedna linia do oka. Taker i przybijamy coś. Muszę tam od roga się przestawić coś. I od tamtej strony będziemy zaczynać. Dobra, tu jest taker. Strzywki. Wleczka. Nie mam nożyka takiego ostrego jeszcze. O ja cię. Nożyczki wezmę. Nożyczkami to by dać ją. Nie wiem, mogłem sobie w sumie najpierw odmierzyć ten pasek 7-metrowy. Uciąć go i dopiero wtedy przybijać. Dobra, mam jeden pasek obcięty. Ucięty. Bojże, jak to pójdzie. Może nie tak źle. Źle pójdzie. Samemu to chuja. Dobra. Jeszcze uciąłek sobie na miarę praktycznie. No trochę dłuższy, nie, ale w sensie, że nie mam tej rolki. I to nie pójdzie tak fajnie już. Dobra, to wydupić. Tak. Dawaj, dawaj. Takerek i rolka. Pan rolnik ora pole. Jak se z tym kurwa poradzić? Jak musiał mieć ładowarka, gościa, co by mnie przewoził. By to szło. Kurwa, rozwija się to już chujstwo. A przeciepać jakoś. Tak. Kurwa, teraz mu to będzie podwiewać. Dobra, tak to zrobimy. Tylko że tu se naciągniemy. Za dużo. O tak. Dobra. Dobra.
Na razie tak to przybijemy. Kurwa, ja pierdolę. O, poszło. Tak, na dwóch. Pyk, pyk. I teraz przeciepimy sobie to dalej. Nagrywa mi się to. Dobra. Teraz przeciepujemy tu. O. I tak. Aby nie było naszpanowane aż tak. Dobra. Czyli tak. Ile tam wystawa? No i wydaje mi się, że to będzie równo. I dawamy dalej. Dobra. Teraz na swój kraj. Nie ma co nagrywać, widzicie jak to idzie opornie. Potem coś nagram. Jak kleiłeś ta folia, to wziął tak wiatr, że nie szło robić. Skończyłeś, bo zaraz dano urodziny, no to przestało wiać. Także pięknie, przykręciłeś. A jeszcze taker na dachu został. Dobrze, że mi się wspomniało. Jest tam. Ała, kurwa. No, zrobiłem półtorej paska, skończyła się rolka. No i co? I dupa. Mogłem go od tamtej strony nakleić, akurat by było na ten wypust. Także nie wiem, czy jeszcze nie oderwa tych szywek i go nie przekleja. No ale to w poniedziałek już. Patrzcie, ile tu wody płynie. Masakra. Obsypałem pioskiem te słupy, żeby ich usztywnić. Żeby też pary powlatywało wszystko. I tyle wody zaczęło płynąć. Kurde, szok. Dobra, no. Taką mam ta wiata. I. O, tu się zapadło. Dobra, on sobie powlatuje w te dziury. Później jeszcze się dowiezie. Teraz bym najlepiej musiał wziąć jakiś wibrator taki konkretny i to ubić wszystko. Żeby to siadło, powbijało się. Teraz jak jest taki namoknięte, to te pustaki będą pękać, a tam trochę, no nie ma dużo tych pustaków, ale coś ich jest, to wszystko będzie szczylać. Także lepiej się dopasuje. No i lepiej uszczelni. Później tam z przodu jest trochę za dużo nasypane, to trzeba podkopać. Wysypać takim drobnym kamyczkiem, piosek, folia i wylewka. No ale to wylewka na przyszły rok dopiero. No i co tu jeszcze stwierdziłeś, że nie będę robił poziomu, no zrobię tu tak 10 cm poniżej tego. Żeby tu tak wysoko nie trzeba było nadsypywać jednak. Jednak jest dużo. Dobra, koniec odcinka. Trzymcie się, nara.